Siema wszystkim, z tej strony Souli, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić bardzo duże ilości expa, tym razem w rozdziale trzecim w sezonie trzecim. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem oraz łapce w górze, no i zapraszam was już wszystkich do oglądania. Dobra, więc jeżeli was już załaduję na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie, wpisujemy sobie go po prostu, jeżeli was już wczyta, podchodzimy sobie do tego miejsca, klikamy E i usuwamy tutaj co pisze, wpisujemy tutaj Souli, klikamy potwierdź. Jeżeli to zrobiliście, bardzo dziękuję. Teraz możemy sobie podejść tu po prostu do tego miejsca. Musimy sobie wziąć grapper, chyba że już go macie tak jak ja. To teraz wystarczy, że pójdziemy sobie po prostu do check this map. Musimy się zbudować 5 razy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i teraz jedną podłogę i w tym miejscu musimy zatańczyć i już teleportuje nas tutaj. Jak widzicie, ja już dostaję expa. Ja nie dostaję jakoś dużo, ale wy możecie dostać dużo, dużo więcej, więc po prostu ja cały czas będę teraz dostawał, a już przechodzę sobie do kolejnej mapki od razu, bo nie będziemy do kolejnego miejsca, w którym dostanie expa, więc jak widzicie, ja dostałem tylko 8000 tutaj, więc podchodzimy sobie do tego rogu i musimy teraz się zbudować 5 podłóg do przodu. W tym miejscu także musimy zatańczyć i teleportuje nas dalej i dalej dostajemy expa. Tutaj już troszeczkę więcej, ponieważ po 1700. I tak jak mówię, każdemu polecam spróbować, ponieważ możecie dostać tego dużo, dużo więcej. Teraz musimy sobie przejść do tej platformy, którą widzicie tam na samej górze. Więc podchodzimy w tym celu sobie do tego bouncera i skaczamy na niego. I musimy się dostać tutaj na samą górę. I teraz musimy się zbudować do góry i po prostu jedną podłogę. Teraz nas przeteleportuje w to miejsce i musimy sobie teraz wejść na górę. Więc uważajcie, żeby się nie zgubić. Więc podchodzimy sobie raz do góry i drugi raz te same schody. I tu raz, teraz idziemy sobie w prawo i do kuchni. I tutaj na mikserze, czy tam na blacie po prostu, będzie kolejny przycisk, więc klikamy sobie go. I tutaj dostaniecie także expa. I teraz polecam się wrócić jeszcze raz. Wracamy się do tego miejsca, w którym byliśmy dalej. W tym celu podchodzimy sobie tutaj, żeby znaleźć drugą po prostu, drugie miejsce z expem, więc podchodzimy sobie do niego. Teleportuje nas tutaj dalej z powrotem i musimy sobie wejść na samą górę, na której będą właśnie kolejne drzwi, więc wchodzimy sobie jeszcze wyżej i w tym miejscu tutaj właśnie mamy drzwi, jeżeli to nie te, to podchodzimy sobie do tych, które będą tutaj po lewej stronie, w miejscu, gdzie jest DJ, tylko muszę go znaleźć, bo zgubiłem go. Podwójne drzwi musimy znaleźć, za którymi właśnie będzie, jeszcze musimy jednak wejść na górę, wchodzimy jeszcze na górę i jeszcze raz na samą górę. I dalej na samą górę. I w tym miejscu będą drzwi, za które musimy sobie przejść, to są dokładnie te drzwi. I musimy podejść do tego boomboxa i tutaj będzie także kolejny przycisk z expem. I teleportuje nas dalej i możemy sobie lecieć po kolejną miejscówkę. Dobra, więc jeżeli już to zrobiliśmy, teraz musimy sobie stąd wyjść i musimy podejść do tych małych automatów właśnie z brońmi. I stajemy sobie do Tomigana i skakujemy tam dosłownie do wody zaraz za nim. I teraz musimy sobie podejść tam pod ten wielki włas, nie wiem jak to nazwać. Po prostu podchodzimy sobie tam na samą górę i w tym miejscu mamy kolejny przycisk i sobie go klikamy. I tutaj także dostajecie expa. Teraz musimy pójść z powrotem w to samo miejsce, czyli idziemy sobie dalej do tych maszyn. Zeskakujemy dalej na sam dół. Tylko musimy stanąć na ten automat, pamiętajcie o tym. Zeskakujemy sobie na sam dół z tego automatu. Za daleko zeskoczyłem. O, i musimy sobie teraz zejść na sam dół, dosłownie na sam dół tej bazy. Czyli jeszcze niżej. Musimy znaleźć po prostu kokpit, który będzie tutaj za tymi drzwiami. Podchodzimy sobie tutaj do steru i także mamy kolejny przycisk z expem. Jeżeli to zrobimy, możemy sobie pójść do ostatniego. Dobra, i żeby znaleźć ostatnie miejsce z expem, musimy sobie podejść do tej budki w tym rogu. I za tą budką musimy zbudować 5 schodów do góry. 5 w prawo. I 3 w lewo. I w tym miejscu będzie ostatni przycisk i sobie go klikamy i on powinien dać wam najwięcej z tych wszystkich, lecz ja dostaję najmniej. Lecz dla każdego to jest inaczej, także polecam wam wszystkim spróbować wszystkie te przyciski. Dzisiejszego filmu to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No i widzimy się już w kolejnych. Siemano.